chcecie rozrywki? Co? Dam wam rozrywkę! Kwi? To się nazywa zabawny zbieg okoliczności. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. A wiesz, lubię dawać ludziom rozrywkę. Można powiedzieć, że mam w sobie coś z klauna. No, ciebie też trzeba trzymać z dala od dzieci. Dobrze powiedziane. To z tobą mam się bić? To zależy. Od czego? Czy chcesz dostać w pierdol? Jeśli tak, wykładaj kasę i jedziemy z tym koksem. Co z twoim granatem? A co ma być? Jest tam, gdzie zawsze. O, i co się stanie, jak w niego uderzę? Głupie pytanie. Zrobi to, co robią granaty, więc wiesz, dobrze to przemyśl. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Zapraszam, za mną. Gotowi, możemy zaczynać? Nie ma co przeciągać. Niech wygra najlepszy. Poddaję się! Poddaję! Koniec walki! Wygrywa Pi! To była dobra napierdalanka. Sztos Wi! Ubawiłem się po pachy. Twoja kasa. Masz. Zasłużyłaś sobie. Dzięki. Kawał z ciebie pojeba, wiesz, Ozob? A ty niby jesteś normalna? Nie zadzieraj nosa! Hej, wiesz, że ten granat kiedyś wybuchnie, prawda? Ja specjalnie w niego nie waliłam, ale ktoś inny. Pewnie, że wiem. Wszyscy kiedyś zginiemy, Wi. Przynajmniej jak mnie szlak trafi, to będą fajerwerki. Dzwonisz w jakiejś sprawie, czy tak po prostu? To pierwsze. Znalazłam w sieci twoje ogłoszenie w sprawie Swedenborga Riviery. Aha, to... Cholera, zupełnie o tym zapomniałam. Czyli co, to już nieaktualne? Znaczy, wiesz, nadal bardzo chcę zrobić o tym materiał, więc jeśli zdołasz znaleźć cokolwiek nowego na temat Swedenborga, to stawiam kawior i szampana. Ale nie robię sobie przesadnych nadziei. Okej. Okay. A co ci się udało ustalić na jego temat do tej pory? W skrócie? Gówno. A nie w skrócie? Cóż, wygląda na to, że Swedenborg Riviera to nie tylko radykalny ekonomista i filozof, ale też zajebisty netrunner. Ciekawe. Powiesz coś więcej? Mogłabym, Wi, ale to strata czasu. Koleś jest nie do odnalezienia, mówię ci.
Nie zaszkodzi spróbować. Proszę, proszę, ale dzisiaj tryskasz optymizmem. No dobra, niech będzie. Zainteresowałam się tym tematem tak z rok temu. Po tym, jak jeden z fanów Swedenborga wrzucił koktajl Mołotowa do oddziału Helvetii. Próbowałam znaleźć do faceta kontakt i nic, po prostu ściana. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. Adres IP powiązany z kontem? Znaczy, na pewno używał demonów maskujących, ale jakiś ślad zawsze zostaje. Proszę, proszę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistką. Tak, tego też próbowałam. Udało mi się prześledzić sygnał do Santo Domingo, ale nie byłam go w stanie przypisać do konkretnego adresu. A domów, jak wiesz, jest tam sporo. Popytałam lokalsów, czy ktoś coś widział, coś wie. Obiecałam kasę i nic. A więcej tropów nie miałam. Rozumiem. Słuchaj, prześlij mi koordynaty ostatniego datatermu, w którym szedł sygnał, okej? Okay? Rozejrzę się. W najgorszym razie stracę godzinę, a w najlepszym... kto wie. No skoro nalegasz, czemu nie? Ale serio, Vi, nie nastawiaj się, że pchniesz sprawę do przodu. Pa. Razem Vi. Rozczarowany? Kurwa, wybacz. Nie do końca wiem, jak ten wasz cyrk działa. To proste. Wyobraź sobie, że John jest tylko pasażerem. Jak go znam, to pewnie dodatkowe kapę. Ale kierownicę trzymam ja. Wolałabym, żeby tak już pozostało. Jarze. Nie no, spoko. Ty też się nadasz. Masz jakąś sprawę, Kerry? Robotę. Chyba w takim razie idealną dla ciebie. Rugre i Malagra, bądź tam nad ranem. Pogadamy. W porządku.
Co się tak wzięłaś na tego Swedenborga? Myślisz, że jak go znajdziesz, powie ci, jaki jest sens życia? Oszczędzę ci zachodu. Życie nie ma sensu. We łbie na pewno. Przestań pieprzyć, bo aż mi szumi w uszach. Szumiało już wcześniej, zanim zacząłem gadać. Ale tak, oczywiście, zwal wszystko, co złe na mnie. Czekaj, cicho. Muszę się rozejrzeć. Ale mną trzęsie. Cześć! Ale co? Tylko przechodzisz? Piracki router. Myślisz, że to sprawka Swedenborga? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Sygnał pokrywa się z tym, który tropiła Nancy i prowadzi dalej na Badlandy.
jak serwer. Tylko mi nie mów, że tam teraz pójdź, bo to jedna wielka strata czasu. Chuj ci obchodzi ten cały Swedenborg. Żyga truizmami rodem z pamiętniczka egzaltowanej nastolatki, a cały świat się tym branzluje. Trójpodział w... Przepraszam na moment. Sygnał prowadzi tutaj i znów się urywa.
Gdzie to jest? Może tam koło przyczepy? Sygnał prowadzi dalej, do kolejnego terminalu. Mam wrażenie, że ktoś tobą pogrywa, Vi. Że tak będziesz jeździć od miejsca do miejsca, jak potem połączysz kropki na mapie, wyjdzie z tego wielki kutas i tyle. To by się na pewno wpisywało w twoje poczucie humoru. A żebyś wiedziała, ten kutas byłby pierwszym dziełem Swedenborga, które ma jakikolwiek sens. Tylko pewnie dałby mu jakiś pretensjonalny tytuł. Na przykład Fallus Patriarchatu na Straży Toksycznej Męskości. Co myślisz? Że pora jechać dalej. Thank you.
Wreszcie, cholera. Patrz, z takiej odległości nawet Night City wygląda ładnie. Kurwa. Niech zgadnę. Kolejny router? Moja teoria o kutasie wydaje się... Co? Sygnał prowadzi w kolejne miejsce. Co? Ty, a może to jest właśnie wielka mądrość Swedenborga? Życie to podróż. Sensem pielgrzymki nie jest cel, tylko droga. Brzmi jak straszne pierdolenie. Wreszcie się w czymś zgadzamy. To dokąd prowadzi kolejny trop? Do centrum Hatha Yogi w North Oaks? Do klasztoru w Tybecie? Nie, do wesołego miasteczka. O! A to ciekawe. Thank you.
Grand Imperial Mob. Hundreds of stores, thousands of... Facet chowa się gdzieś tutaj. Może. Może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie. Until. Co to do cholery jest? Jak to co? Swedenborg Riniera! Gratulacje! Znalazłaś proroka Night City! A to dobre! Filozof w skrzynce! Na korbkę! Wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą! Jak to w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia! Jezu, Vi, ależ to jest piękne! Pół sieci spija mądrości wyplute przez manekina w szklanej gablotce. Szuka w nich drugiego dna, analizuje, kłóci się o poprawną interpretację. Warto było przeleżeć 50 lat na czasy, żeby to zobaczyć na własne oczy. Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Poważnie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo chciał zostać prawdziwym chłopcem? Patrz, ktoś ten automat podłączył do sieci. No to na co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli. Jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe. A potem podłączył go do sieci przez system routerów, które maskowały, skąd idzie sygnał. Genialne, po prostu genialne. Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Po pierwsze, nie zostawił żadnych śladów. Po drugie, ty
Nie żyjesz, Johnny. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, V, nie odłączaj go, co? Daj spokój, Johnny. Przecież nie pozbawię Night City najwybitniejszego filozofa. Racja. Zdrowie Swedenborga nie wierzy. Nie środki żyje. Produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. O, Vi, niech zgadnę. Dzwonisz, żeby każdy powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Jacy my? Ktoś ci pomagał? Nie, sorry, przejęzyczenie. Kapitał a Swedenborg, to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Każdy sukces. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Cholera, Vi. To jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki, pa. Myślałem, żeby cię opieprzyć, ale może i dobrze zrobiłeś. W sumie każdy żart potrzebuje widowni. Siadaj, przejedziemy się. Jak tylko cię zobaczyłem wtedy u mnie, pomyślałem, że tato ma jaja. Do tej robótki zdecydowanie potrzebuje kogoś z jajami. Lepiej mu powiedz, żeby trzymał łapy na kierownicy. Za każdym razem, kiedy Kerry prowadził, lądowaliśmy w jakimś rowie. To twój samochód? Nie, no skąd? Pożyczony. Nic się nie stanie, jak go skasujemy. A tak jest plan? Kurwa, wiedziałem. To do czego nam się te moje jaja dziś przydadzą? Niektórych w tym mieście do reszty popierdoliło, Vi. Pomożesz mi przywrócić stan równowagi w tym naszym kurwidołku. Okej, a tak dokładniej? No więc jest taki zespolik, Askrax, nie? Trzy laski z Japonii śpiewają to swoje elektroniczne popowe gówno. Zrobiły w Azji karierę, ale kto tam nie robi kariery? A teraz podpisały kontrakt na amerykańską trasę. I chcą ją reklamować coverem mojego kawałka. Wyobrażasz to sobie? Nikt nie będzie mnie robił w wała. Dobra, to jaki masz plan? Dostałem cynk, że ciężarówka ze sprzętem Askrax będzie przejeżdżać w okolicy. Załatwimy to jak za starych, dobrych czasów. Rozpierdolimy ją. Bez sprzętu te suki będą musiały wstrzymać koncerty.
biorący sprawy w swoje ręce. Kiedyś każdą aferę chciał rozwiązywać za pomocą armii prawników, grzejąc dupę na dba. Ciekawe, co mu odjebało. Zaraz będziemy na miejscu. No, jesteśmy. Bagażnik, wyciągnij graty stamtąd. No, no. Niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę. Przez wielkie Esz. No, bierz jeden. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Robi się. Wiesz, że właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Comer, tę DJ-kę? Jej limuzynę śledziła AV-ka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem, tylko korp z biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Rozłóż ją tutaj. Dobra, chowaj się. Szybko. Teraz co? A teraz czekamy. Automatyczne moduły, kolce puste w środku, żeby lepiej kontrolować zatrzymywany pojazd. To jest policyjna kolczatka. Granaty zresztą też. Skąd to masz? Z tego samego źródła, co designerskie prochy, nieopatentowany jeszcze model audiovoxu i świeżutkie melony Jubari. Czarny rynek. Fani. No i jest, jak w zegarku. No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, ty pomagiera. Mają wyjść z ciężarówki. Pojebało nadzieję, was? Że wiesz, co robisz. Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi, rączki przed siebie. Wysiadaj. Grzecznie, bez wydziwiania, to nic wam się nie stanie. Pomyliły wam się chyba transporty, kurwa, my nie... Powiedziałam grzecznie. Kładź się na ziemię, trzeciego upomnienia nie będzie. Ej, ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Otwórz pakę. Nie wierć się tak. I bez głupich pomysłów. Leżymy grzecznie, chłopaki. Co jest w środku? To twój dzień, Kerry. Skrzynie ze sprzętem muzycznym. Miksery, kolumny, perkusja, kilometry kabli. Zajebiście, złoty strzał. No... Spadajcie, panowie. Nie oglądać się za siebie. Halo. Spierdalać mówię. Teraz wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiące kałuże roztopionego chromu i plastyku. To będzie taki twój autograf, co? Zgadza się. Więc lepiej nie spudłuj.
robota, Vi. Kurwa, Kerry. To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową, no ale w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Steroryzowaliśmy dwóch gości, spaliliśmy ciężarówkę. Kerry, ty chcesz iść w ślady Johnego? Zabawić się w terrorystę? Moje ślady? Kurwa, proszę cię. Kerry ma krótki zapłon, ale zero dynamitu w duszy. Wszystko tak spłycasz? To, co dla ciebie jest aktem wandalizmu, dla mnie jest wyrazem artystycznego protestu. Mhm. A tak naprawdę? Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz, ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę? Jebane bez talencia. Sukces? Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Tak właśnie załatwia się sprawy w Night City. Szacun. No, wreszcie mnie rozumiesz. Dzięki. Gliny, spierdalamy. Ty prowadzisz. Musimy ich zgubić. Ostatni raz uciekałem gliniarzom w 2020. Razem z Johnem zresztą. Byliśmy totalnie zrobieni wtedy, a i tak nas nie dorwali. Ci też nie mają szans. Jeszcze nie otwieraj szampana, to nie koniec. Siedzą nam na ogonie. No to się ich pozbądźmy. Byle szybko. Głodny się robię. No dalej, chujki! Zgubiliśmy ich. No, wydałem na ciebie sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, podwieź mnie teraz na Carnita Street. Kerry Eurodine jada w tanich barach? Dziewczyno, tutaj o najlepszą kawę w mieście. Gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawiam.
Kawa z gwiazdą? Czemu nie? Takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłam. Jak zaczynaliśmy z Samurajem, to cały hajs wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. No, Halko. Hej, Rachel. Dzień dobry. Kojarzę tę dziurę, te zapachy. Ale skąd? Tak, słucham. Dowozicie żarcie do domu? Dowoziliśmy, ale w zeszłym tygodniu odstrzelili nam trzeciego kuriera. Czwarty się nie zgłosił. No, zamawiasz coś? Masz coś do jedzenia? No raczej. To bar jest. Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Caliente. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam tektury, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Eurodyne, to co zwykle? Podwójne espresso, jamajskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? Dla mnie to samo. Super. Zaraz wracam. Cholera. Dopiero teraz schodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Fale energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz. Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askrax. Myślisz, że daliśmy im popalić? Serio? Aż tak zaszło ci za skórę? Patrz, przecież tego się kurwa nie da słuchać. To ich największy hit. Kurwa, takie przeboje wysra każdy. Ty też byś dała radę. Powiem ci tak, jeśli one się nie wycofają, daj mi znać. Przekonamy je innymi sposobami. Dzięki. Mam nadzieję, że mam je z głowy. Bo jeśli nie... Kurwa. Nie chciałbym, żeby się okazało, że Johnny od początku miał rację. A co Johnny ma z tym wspólnego? No... Johnny uważał, że odchodzę z Samuraja dla kasy i dla sławy. No to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej smyczy. Aha. A z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Askrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać. Może się dobrze jeszcze nie znamy, ale zaufaj mi. Masz duszę i jaja rockerboya, Kerry. Dzięki. To miasto pożera tych, co chodzą na skróty. Ty przetrwałeś. Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Może masz rację? Muszę się zbierać. Dzięki za... No wiesz. Nie ma za co.